Siema, z tej strony grupa od Beksy Wiśniackiej. Dzisiaj pokażemy Wam opuszczoną mleczarnię oraz w sumie nie, jej piwnicę, jeżeli da się wejść, bo po ostatnim razie była ona zalana, a przez ostatnie szufę może uda nam się tu wejść, więc zobaczymy. Duża jest ta mleczarnia? Nie, nie powinna być tak. Nie była taka duża. Teraz znajdujemy się chyba w głównym holu, głównie. Czekaj, może ja latarkę wyjmę, żebyście coś widzieli. Tutaj jeszcze zostały te takie bezpieczniki. Pewnie tak, pewnie bezdomni tu nocują. No. Czy te drzwi są otwarte? No fajnie, tylko że to jest otwarte, a myśmy przez okno właziły. Siadę tu. Wejść, wyjść. Tu są jeszcze pełno dokumentów starych. Wszędzie są porzucone. I jest ogólnie tu. Tutaj jest pięterko, co nie? Nie, będziemy po budynku głównie kursować. Bo tam jest ulica główna. Jak mówiłam, kiedyś gdzieśmy już były w tym miejscu, ale nie miałyśmy jeszcze takiego sprzętu jak teraz. Tutaj GoPro i dobra latarka, żeby Wam móc to wszystko oświetlić. Tutaj znajdują się jeszcze budynki przynależne do tego obiektu. Może do nich później pójdziemy, zobaczymy. Czytałam, że ona powstała chyba w XIX wieku. Pod koniec. No to już ma trochę. I w sumie więcej informacji nie mam. Tutaj jest piwnica. No może na koniec ją zostawimy, co? No i dalej tu woda stoi. Kurde. No. Ale można zajrzeć, gdzie jak jesteśmy. W sumie i tak już tu nie wyjdziemy. Cała zalana. Szkoda. Pośpiech. Gdzie? Tam? Wszędzie. Nie wiem, tu pewnie coś stało, bo są takie dziwne zagłębienia. Ja tam się nie znam. Coś tu pewnie było. Chodźmy może w dalsze pomieszczenia. A tutaj się da wejść od tamtej strony. A tutaj się działo. No impreza była. Nie, tu nie było jakieś przejścia, ale zamurowali to. Ten budynek jest na sprzedaż, bo tam było tylko. Słyszałeś to? Ciu. Może bo te drzwi tam. Kolejne drzwi do wyjścia. Może nie będę świecić. O, a tutaj jeszcze... To... Instrukcja mycia i dezynfekcji ścian i posadzek. Pewnie jakaś lodówka była. Bo tutaj pewnie też będą schody. Może wyjście. Piwnica. Zalana? No. Zalana.
Tutaj coś wycieka czarnego. Nie. Czy tu chyba nie ma wody? Taka breja sama została. Chyba nie wiem. Uj. Instrukcja przeciwpożarowa dla budynków i powierzchni. Tam jest jakieś puste pomieszczenie. Jak może tu zobaczymy? Mam nadzieję, że nikogo tu nie ma. Toaleta. No widać, że tutaj bezdomni koczują. Jakich starych. Albo koczowali. Wszystko poniszczone i popalone. No tu widać, że ten ma stół. Z drzwi zrobiony. Tu jeszcze firanki wiszą na oknie. Ta podłoga się dziwnie ugina w niektórych miejscach. Takich zapadniętych. To jest drewno. A to jest jakieś nazwisko czyjeś. I patrz, to są. Oj, czekaj, ja wam to trochę prześwietlam. Jakiś pan Zbigniew, pani Teresa. Rodo. O Jezu. Stare butelki na mleko. I talerz. Tutaj jest ogólnie jeszcze strych, wiesz o tym, ale nie wiem, czy podłoga to wytrzyma. No chyba nie. Chyba nie. A czy to nie z tej strony jest ten strych? Żeby mi się jakaś deska na głowę nie zawaliła. No, uciekaj. O, patrz. Jeszcze więcej butelek na mleko i jakieś stare jarzeniówki. I taką jego wielka pajęczyna. O fu. O fu. Ale tu śmierdzi. Trochę trolem waliło. Nie powiem, że nie. Tędy można być bodajże z Krójska. Chłodnia jogurtów. Tędy można wyjść. Tam wyżej. No to choć w drugą stronę. Tutaj jest schodek. Schody? To choć może w cywilizowaniu ludzie.
jeszcze nie wiem. Zamknięty? No ale to się nie ma. Dobra, chodźmy. Mniej przypałowymi wejściami. Ała. Zapiłam się. Dobra, chodźmy. Nie chcemy wychodzić na dwór, bo jesteśmy w tym. No, wokół nas znajdują się domy mieszkalne. Wokół nas jest całe miasto. Nie jesteśmy w środku miasta właśnie. Chcesz tu wejść? Nie wiem, czy chcę. A czy? Dziadek tam się zabawił. Jakaś tabliczka tu jest, a nie wiem, co to jest napisane. Z reguły to tu nic nie ma. Puste podłogi. Trochę wieje. Ta barierka się cała rusza. Zamknę, co by nie było. Wszystko? No, chyba wszystko, więcej tu chyba nie ma.